przyjechała druga karetka pogotowia. Pierwszą redakcja zatrzymała. Karetka pierwszego zespołu przyjechała zupełnie przypadkowo. Kobieta, pasażerka, ma uraz głowy. Tyle kosztują zbrodnie Tomasza Kasprzaka. Nie interesuje zdarzenie, że kobieta mogła zginąć. Interesuje tylko przejazd. Własna wygoda. To już nie jest społeczeństwo. Jak pisze młodość, to jest bydło. Tyle, że to była kobieta. A kobiety są podobno wrażliwsze. Jak to się stało, że państwo tak szybko jesteście? Pasażerce oczywiście współczujemy. Odjazd karetki o 12.40. Tak Żydzi obchodzą szabaty w Łodzi. Należy pochwalić, błyskawicznie znalazło się MPK, dyżurny ruchu. Kobiety są wrażliwsze, jak mawiała Żydówka Agnieszka Nowak, wiceprezydentką Żydówki Hajki Zdanowskiej.